Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idąc za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Odtąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Mamy radość Kościoła. A jeżeli mówię o radości Kościoła, to mówimy o radości każdego z nas. Bo to każdy z nas osobiście przeżywa ten wielki cud zmartwychwstania Pańskiego. To każdy z nas osobiście poprzez stosowny czas w liturgii Kościoła odkrywał swoje serce na nadchodzącego Pana. To każdy z nas poprzez ten właśnie czas Wielkiego Postu, który zakończyliśmy, próbował dokonać takiego duchowego obrachunku ze swoim życiem wewnętrznym, odsuwając się od przejawów grzechu, słabości, ludzkiej niedoskonałości. Każdy z nas podejmował chociażby to jedno małe postanowienie, jakieś konkretne wyrzeczenie, i trwał przy nim na miarę swoich sił, po to, by dla Chrystusa tak wiele uczynić, po to, by z nim zjednoczyć się w sposób jak najpełniejszy i po to, by począwszy od Niedzieli Palmowej rozważać w ukryciu swojego serca tę wielką tajemnicę jego męki, cierpienia i śmierci. To wszystko, drodzy, składa się na to, co jest najważniejsze. Nie tylko w liturgii Kościoła, ale to, co jest najważniejsze w życiu każdego z nas. Bo cud zmartwychwstania przyprowadził nas do świątyni. Bo cud zmartwychwstania przyprowadza każdego człowieka na całym świecie do tego miejsca, do tego ołtarza, na którym widnieje figura Zmartwychwstałego. To cud Chrystusa Zmartwychwstałego powodował, że tak licznie przybywaliśmy wczoraj w Wigilię Paschalną ze zdarami Bożymi po to, by kapłan pobłogosławił i poświęcił. I drodzy, Wigilia Paschalna, która zapoczątkowała obchód tej wielkiej radości Kościoła, podkreśla nam to piękne dzieło Boga. Boga, który w swoim umiłowaniu człowieka ofiarował osobie Syna Bożego siebie samego na krzyżu. Ten wielkie dzieło zbawcze to wejście Boga w rzeczywistość człowieka. To wejście Boga w ludzkie serca. Po to, by grzech i ludzka słabość odstąpiły, a w miejsce zajaśniała świat. To miejsce, serce,
które otwarte zostało na miłość. Serce, które zostało otwarte na Boże błogosławieństwo, na łaskę wiary. I najmniejsi dzisiaj przybyliśmy. Przybyliśmy po to, żeby uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze i po to, by również dać świadectwo procesji rezurekcyjnej. Procesji, która ukazała nam wszystkim, jak wielkiego dzieła dokonał Pan. To świadectwo jest potwierdzeniem naszej głębokiej wiary. I my dzisiaj w tę wielką uroczystość, drodzy, zaglądamy do tych wielkich świadectw Kościoła pierwotnego, do dziejów apostolskich, do świadectwa świętego Piotra, który mówi o zmartwychwstaniu, ale również podkreśla tę wielką tajemnicę, która dokonała się na krzyżu. Jest również pewnym wyrzutem słowo samego Piotra, który mówi, że oto ten, który waszymi rękoma został ukrzyżowany, oto ten ponownie żyje. Oto ten jest i będzie zawsze obecny do końca, bo pozostawił siebie w życiu sakramentalnym Kościoła. A więc pozostał dla każdego z nas. Pozostał dla nas, by podtrzymywać w nas ten wielki dar. Dar tajemnicy sakramentu.